O, witam serdecznie w kolejnej części. Słuchajcie, dzisiaj dowiemy się, co to kryje TV Master MK10. Co kryje wnętrze takiego takiej gry telewizyjnej, bodajże z lat 91 czy 80. Gdzieś tu była ta data, już nie pamiętam. 89. Z roku 89. Dobra, otwieramy, co? To otworzymy. 6 razy bateria powinna tutaj siedzieć. Tutaj miejsce na kabel TV. Wyprodukowane w Hongkongu, z tego co widzę. Zaraz się dowiemy. Uwaga. Jedna śrubka wypadła. A to dobre. Musimy wziąć kawałek magnesa do śrubokręta i spróbować wyciągnąć resztę śrubków. Nie rdzewki? Nie, zwykłe. No to co, come on. Tu wypadła. Już rozkręcone, ale jeszcze nie do końca. Dobra. Zobaczmy, co kryje wnętrze. O, jak zwykle. Tam wtedy wypadają, kiedy nie trzeba. O, jeszcze i kamerka się popsuła. Zobaczmy, co tu się dzieje z tą kamerką. Może za długi kabel. Ok, jeszcze raz je podłączmy. Ok, no i dobra. To teraz jeszcze chwilka. Co my tu mamy? AY38510. Taki jeden scalaczek. To samo, co było kiedyś w naszych pongach retro, tych polskich Elvro. Zobaczmy jeszcze, jak tu jest zrobione od drugiej strony. Modulator do podłączenia do telewizora. Mikroswitche to takie przedpotopowe, wielkie, także może to będzie i działać. Będziemy je odrestaurowywać przy okazji, czyli idzie obudowa całkowicie do umycia. Wszystkie przyciski na przełączniki, wszystkie idą do wymycia. Zobaczymy, czy to, co tu jeszcze trzyma. Jeszcze tu jest jedna śrubka. Tu mamy dwa joysticki. Przyklejone gniazda. Że to im nie odpadło. I głośnik, słuchajcie, od spodu. Tu mamy poprzyklejane gniazda. Mamy głośnik 8 ohmów, 0,25 W. Kawałek kartki jako zaślepka. Czyli jednym słowem musimy się dobrać, tak, tą spodnią część to wyczyścimy bez rozbierania tego głośnika i z tym nie ma problemu, ale front musimy, o właśnie, front musimy odszorować całkowicie. Tu jeszcze jest taki myk, jak
zapisywanie wyników na linii pierwszy gracz, drugi gracz. Więc spróbujmy to otworzyć, bo tu też przestało działać, znaczy pracować. O, jakieś myszki. No, wyłaś. Okej. O, zobaczcie. Taki chytry, przesuwny. O, to trzeba będzie ładnie wymyć i przesmarować. Wymyjemy, przesmarujemy. Teraz z tymi gniazdkami, co ja tutaj widzę, to jest... A nie, to są śrubki. To dobrze. To bardzo dobrze. Bo myślałem, że to jest klejone. To po prostu klejem śrubki są za... zaglutowane małych krętek krzyżakowych. Kurde. Gdzieś tu był na wierzchu taki ładny amerykański. Dobra, zrobimy to. Kurczę, to też taka duża śruba by była. Nie. Gdzie jest tam ten krętaczek taki, na który by mógł przypasować? Bo śrubki są w kleju, o, już puściło. Musimy to odkręcić po prostu do mycia, nie? Jeszcze jedna. Myślałem, że klejone. Gdyby to były klejone, to do tej pory by mogły nie dotrzymać tempa eksploatacji. Po prostu przy wkładaniu to by odpadło. Weźmy sobie te śrubeczki na bok od razu. Dobrze by było jeszcze zdjęcia z kabelków porobić, gdzie są polutowane, w razie który by odpadł. Bo potem trzeba byłoby dochodzić. Weźmy modulator. Zaraz podłączymy jakiś telewizor i później jeszcze dorobimy do tego. Zobaczcie, to jest strasznie, w strasznym stanie, brudne. Będziemy to szorować. To wszystkie przełączniki to idzie do odszorowania. Śrubki na bok, a my się zajmiemy konsolką. Spróbujemy ją uruchomić i zobaczyć, czy ona działa. Tu mamy, co tu mamy? Jeszcze wyjście zasilania, tak? Wejście zasilania. Tu mamy przełącznik on off. A Y3 kreska 8, 6, 10. Skąd by tu wyciągnąć wideo sygnał? Ja chyba wiem skąd. Dobra, spróbujemy to najpierw podłączyć. Teraz tak, plus i minus to jest tu i tu. Tak, to jest wejście zasilacza na dużego jacka, na małego jacka. Na małego jacka. Prawdopodobnie zasilanie AY to było chyba 8 czy 9 V aż. Ale my zrobimy w ten sposób, że ustawimy sobie zasilacz warsztatowy na 5 V i 500 mA. I podłączmy sobie tak, minus tu.
A plus podłączmy sobie tu. O. Włączmy, nic się nie dzieje. Bo nie ma żadnej kontrolki. Dobra, bierzemy sobie jakiś telewizorek. Weźmy sobie telewizorek. I musimy znaleźć kanał. Tylko najpierw podłączyć antenę. Aha, z której strony, z tamtej strony jest to gniazdo. Do anteny, dobra. Okej. Okay. Weźmy sobie teraz tak. Przestawmy sobie wejście na TV. TV. Okej, okay, brak sygnału. To teraz jeszcze musimy wejść sobie w menu i zrobić strojenie. Kraj Polska. No co tu jest? Polskie kanały. Wyszukiwanie kanałów. Ręczne szukanie analogu. Dobra, to będzie włączone. On, power on do góry. Dobra, jest do góry. Jakiś pobór mamy? Nie mamy. Nie mamy poboru prądu. Plus. Minus. 6 baterii. 6 baterii po 1,5 V. Czyli mamy 3, 6, 9 V. I 9 V musimy puścić z zasilacza. Ok, puściliśmy 9 V. Minus, plus. Włączmy menu TV kanały. O Jezu, czemu ja tu przestawiłem? Dobra, kanały. Wyszukiwanie kanałów. No i zobaczymy, czy coś znajdzie. Powinno znaleźć. Czekamy. To może krówkę zieloną. Oby to się włączyło i znalazło. Stare kondensatory. Różnie to może być z tym. Jeśli nie znajdzie, będziemy sprawdzać miernikiem, czy prąd dochodzi przez przełącznik do układu. O. O. Gierka działa, sąd jest. Cicho. To tutaj to było. To chyba tutaj było już. Trzeba będzie z ręki ustawić. Ale numery. Dźwięk jest, znaczy układ chodzi. Coś to chodzi. Jakaś logika pracuje. Ale kanału nie wykrywa. Cicho, zobaczymy, może coś tutaj będzie. O. Przelecieliśmy.
Nie chcę nic wyszukać. Szkoda, że tu nie ma nigdzie napisane, na którym kanale to, to... Chyba, że tutaj ta trójka to trzeci kanał, ale... Nie sądzę. Zostawimy z ręki i spróbujemy się dostroić trymerem. No niestety nie ma. Exit. Szukanie pojedynczy LL. Kanał. Kanał trzeci. Nie, nie, nie chcę wyłącznie cyfrowy, kurde. Analogowy. Częstotliwość. Częstotliwość. Szukaj w górę. O, tu mamy częstotliwości. Kanał trzeci to będzie częstotliwość w granicach 80 coś, ale to, to nie jest to. Czy ja z ręki mogę wpisać częstotliwość? 330 0 nie ma? 300 MHz. Idziemy do góry. O, i w taki sposób się właśnie kiedyś podłączało gry telewizyjne. Było szukania, a szukania, tylko kiedyś wystarczyło pokrętełkiem pokręcić się, teraz piloty, nie piloty, kurde. Gdzie jest mój trymer? O, 400, tu gdzieś tutaj będzie. Pięćset. Megaherców. Dwadzieścia, 522. Dobra, nie ma sensu. 600. Weźmiemy 640. 640. I teraz zobaczmy, czy pokręćmy. Kiedy życie było łatwiejsze, bo był szum, było można, gierka działa, ale jaja. No coś tam pod koniec zakresu powinno było, nie? O właśnie, gdzieś coś tutaj, 800. O, 581. 581, gdzieś tutaj powinno to być. 581. 580. Okej. I teraz spróbujemy znaleźć to trymerkiem.
Szukaj w dół. No coś tu jest, ale ten obraz nie jest taki, żeby to było połamane. Znaczy jest połamany. No w życiu tak nie złapiemy. W życiu na tym telewizorze, słuchajcie, nie złapiemy. Weź i znaleźć, kurde. Dobra, to będzie na tyle. Musimy podłączyć inny telewizor, który ma strojenie ręczne. Tu jest tak jakby coś. Ale synchronizacji nie ma. Okej. Nie ma co się bawić. Wychodzimy z tego. PC. Wychodzimy z tego i szukamy innego telewizorka. Włączymy sobie inny telewizorek. Zastanawiam, które retro wyciągnąć. Włączmy sobie retro. I teraz tak, UHF, VHF to będzie ta antena. Tak jest. Podłączmy sobie tą gierkę tu pod UHF, VHF. Dobra, tylko teraz jeszcze kabel do niego. Gdzieś tu był. Ok. Na 220. Ok. No, zobaczymy, czy nic nie wybuchnie. Głos to możemy ściszyć. Głos możemy ściszyć. Obraz rozjaśnić, o ile będzie. Pierwszy kanał, programator wyciągniemy. O, czwarty kanał włączmy. A czemu obrazu nie ma? Co jest podłączone pod obraz? Wejście wideo. Pewnie. Głos jest, obrazu nie ma. Jeszcze raz włączmy. Ale numer się zepsuł sam z siebie, stojąc na półce. Może podłączmy antenę. Programator łapał. Ale obraz, gdzie jest obraz, pani? Pewnie któryś pod potencjometrów szlak trafił. No dobra. Jakby to wam powiedzieć. Kolejny sprzęt do zrobienia, do poprawienia. To my w tej chwili weźmiemy jeszcze inny sprzęt z półki. Jazecik z Białego Stoku. Też zakurzony. Kurczę. Ale może będzie miał ten obraz, nie? Tylko muszę znaleźć ścieżkę, bo się zakurzył. Szmatkę znaczy. Okej.
teraz tak, wejście antenowe tu, antena tu, 220, gdzie ten kabel? Tu, przełącznik dorobiony, sieć, kanał, tu jest programator, o, kontrast, jasność, no tutaj mamy. Mamy sieć, kanał szósty weźmy. Podłączona gierka? Tak. Podłączona. No i teraz pokręcimy sobie to. Oho. Kanał szósty. UHF. Kanał piąty. Czekajcie, UHF czy VHF? Trzeci kanał. O. No i szukamy. Jedna strona. Głośność. To się nic nie przełącza, kurde. Niemożliwe. Tu włączone, tu włączone. Tak jest. A, wideo, tak jest TV. TV. Pierwszy kanał i szukamy. Się obraca to? Może trzeba się pokrętym jakimś. No, będzie szybciej. W jedną stronę, w drugą. O, o, o. To nie to. Koniec zakresu. Na UHF przełączmy. Lecimy UHF w drugą stronę. Proszę bardzo. Jeden z najgorszych sposobów podłączenia gry telewizyjnej. Dobra, jeszcze spróbujemy się tutaj dostroić, bo to słabiutki kontrast jest. A może to gdzieś obok jeszcze? Może to tylko przebicia złapaliśmy? No, panie, serw poszedł. Gierka będzie działać, tylko że trzeba po prostu zestroić i zrobić, dorobić audio wideo. Aha. Tutaj coś się dzieje z tym modulatorem. Może jakieś zimne luty? Bo pływa. Pływa, jak cholera. No. Dobra, co my tu mamy? O. Zobaczcie, jakie fajne gry. Start, serw. Prawie jak samochodem byśmy jechali, nie? Tylko o co tu chodzi, to nie wiem, bo to... No. Czarny ma 13 punktów, ten ma 1, nie? Tylko że trzeba joysticki będzie dorobić do tego. Czyli pokrętełka też między innymi. No dobra, idziemy dalej. A co to było z tym strzelaniem? Strzelamy, tak? 15. Tutaj jest jakieś 2. Tutaj, no dobra, ser.
Tu mamy piłkę nożną, tenis, zero licznika i coś odbijamy czymś. Trzeba porobić pady i zobaczyć, o co tu chodzi. Dobra. Tu mamy, zerujemy liczniki. O, tu mamy bramki dwie. Nie wiem, czy to widać, kurde, w ogóle. To jest dobre. Głosu to tu nie ma. A, się rozstroiło. Trochę trącisz. Dobra, to jeszcze ustawmy sobie na na może dwójka będzie mniej czuła. Dwójka. W tą stronę. Aha. Dobra, czekajcie. A, na UHF, dobra. Nie ma to co stary czas, śrubokręt to była podstawa. O! Dobra. Zero. Start. Jeden. Tym się odbijało, tak? Góra-dół się chodziło. Trzeba by było, wiecie co, zobaczyć jak te joysticki są skonstruowane, bo tu idzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć przewodów do tych joysticków, czyli pewnie przycisk i pokrętło lewe, prawe. No. Zerować można liczniki, zobaczcie. Reset gry. No dobra. Odrestaurowujemy to wszystko, czyścimy, myjemy, dorabiamy joysticki w następnym odcinku. Grunge gra. Jest do naszego retro. Będzie co podłączyć. Taką konsolę. Pozdrawiam. Aha, jeśli macie jakieś takie retro gry, retro komputery, czy coś w tym stylu, to zapraszam do kontaktu na stronie piracz.pl lub na maila piracz22@wp.pl. Dzięki. Fajna gierka.